Panie i panowie oficerowie. Panie ministrze, dowódca uroczystości, nadkomisarz Maciejewski melduje kadrę kierowniczą Komendy Głównej Policji do zbiórki z okazji objęcia stanowiska komendanta głównego policji. Dziękuję. Drogi broń. Panie, panowie oficerowie. Szanowni państwo, meldunek złożony panu Jarosławowi Zielińskiemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczął uroczystą zbiórkę z okazji wprowadzenia komendanta głównego policji. Głos zabierze pan Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Panowie komendanci, panie, panowie oficerowie, chciałbym poinformować, że z dniem dzisiejszym na stanowisko komendanta głównego policji został powołany pan inspektor Zbigniew Maj. Obejmuje to stanowisko z woli pani premier Beaty Szydło na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z dniem dzisiejszym proszę państwa o dobrą współpracę z nowym komendantem i o wykonywanie zadań na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa i obywateli, tak jak stanowią przepisy, jak stanowią zadania tej formacji, którą państwo reprezentujecie. Liczę na dobre działanie, na świetną współpracę i jak najlepsze efekty. Nowemu panu komendantowi, który ma doświadczenie w służbie w policji 19-letnie, powiedziałbym dosyć rozległe, w wielu miejscach w Polsce, życzę jak najlepszych wyników tej służby i takiego pokierowania polską policją, żeby państwo polskie mogło być z tej formacji dumne i żeby nasi obywatele, którzy są jako naród naszym suwerenem, akceptowali w pełni działania, styl, sposób pracy, wykonywania służby i wyniki, jakie są tej służby efektem. Panie komendancie, życzę panu wszystkiego, co najlepsze i żeby pan to doświadczenie z wielu polskich miast, gdzie pan pracował, z Krakowa, Poznania, Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, dobrze spożytkował teraz dla całej Polski. Pan komendant Maj jest pewnie jednym z najmłodszych komendantów, jakich mieliśmy w polskiej policji na tak wysokim stanowisku, ale może właśnie to jest też atut. To są nowe siły, nowa energia. Jeśli połączy się z doświadczeniem tych, którzy go będą wspierali, z wiarą i energią tych, którzy będą z nim na co dzień pracować, to możemy być spokojni o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze za skierowane do nas słowa. Szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość toczy się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Dlatego teraz nastąpi uroczyste przywitanie ze sztandarem komendanta głównego policji. Zapraszam panie komendancie. Panie, panowie oficerowie! Prezentuj broń! Komendanta głównego policji. Panie komendancie głównej policji,
Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie ministrze, panie komendanci, szanowni państwo, cóż powiedzieć? Chcę podziękować przede wszystkim za wielki zaszczyt i wyróżnienie. Dzisiaj właśnie stało się to, co się stało, czyli zostałem komendantem głównym policji. Panie ministrze, to wielkie zaufanie, za które dziękuję. I powiem wprost, ciężkie słowa, potężna instytucja, największa w Polsce. Zrobię wszystko ze swojej strony, żeby ta instytucja, która jest tak dobrze dzisiaj oceniana przez społeczeństwo, była jeszcze lepsza. Przydam, szanowni państwo, moc zadań, ale jestem przekonany, patrząc na państwa, że na pewno nim podołamy. Cóż, dwa słowa krótkie, treściwe. Dziękuję bardzo, panie ministrze, jeszcze raz i zapraszam do pracy. Do służby. Szanowni państwo, uroczystość wprowadzenia komendanta głównego policji dobiega końca. Zgodnie z policyjnym ceremoniałem nastąpi teraz odprowadzenie sztandaru komendy głównej policji. Bezpośrednio po odprowadzeniu dowódca złoży meldunek o zakończeniu uroczystości. Panie, panowie oficerowie, poczet sztandarowy. Sztandar komendy głównej policji odprowadzić. Prezentuj. Panie ministrze, nadkomisarz Maciejewski melduje zakończenie uroczystej zbiórki. Dziękuję. Panie, panowie oficerowie! Tak, jeszcze chcieliśmy przekazać zgodnie z tradycją coś, co pisze i co będzie narzędziem do podpisywania dobrych, jak sądzę, mądrych, odpowiedzialnych decyzji. Przez pana komendanta, czego serdecznie życzymy. Dziękuję, panie ministrze. Na pewno, mam powiedział, będę podpisał same dobre decyzje, przynajmniej tak mi się wydaje. I oby tym biurem zrobił dobrymi decyzjami dużo dobrej dla polskiej policji, dla bezpieczeństwa. Na to liczymy. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, w imieniu własnym, kolegów zastępców oraz całej kadry kierowniczej, dyrektorów biur, gabinetu, pełnomocników. Wszystkiego najlepszego. Kwiaty niech symbolizują to, aby się panu twarz uśmiechała, dlatego że to, o czym pan powiedział, udaje się realizować. Powodzenia, panie.